to jest głównie zasługa Stowarzyszenia Godność, zbiórki jakiejś publicznej, która była organizowana. No tutaj pan prezydent Adamowicz wymienił pana Romana Rojka, który no był niejako gwarantem, że jeśli zabraknie pieniędzy, to on dołoży. No jest to taka inicjatywa społeczna, można powiedzieć. Tak naprawdę to ten pomnik nie jest potrzebny ani mojej mamie, ani mnie. On jest potrzebny nam wszystkim. Ja myślę sobie, że to jest takie przesłanie, że można żyć godnie, uczciwie, sprawiedliwie, mając na uwadze również ludzi obok, którzy są słabsi, mniej zorganizowani, potrzebują pomocy i można dla nich też coś zrobić, niekoniecznie kierując się tylko własną korzyścią. A mam Anię w oczach przez cały czas od 9 kwietnia 2010 roku, kiedy się z nią rozstałem, bo się z nią wówczas przed jej decyzją o locie widziałem, rozmawiałem. Ona nie bardzo chciała lecieć, bo była bardzo zmęczona, była po operacji, chora. Namówiłem ją, żeby jednak tam była, bo tam było jej miejsce razem z prezydentem nad grobami tych, którzy zostali zamordowani przez Sowietów. Była naszą wielką przyjaciółką i przywódczynią, mogę powiedzieć, ponieważ na jej podstawie wzorowałyśmy się w naszej walce o wartości, które ona reprezentowała. A nie znamy, ja osobiście znam od sierpnia 80 roku. Różne rzeczy robiłyśmy wspólnie w czasie Solidarności, spotykałyśmy się, zapraszałam ją wielokrotnie do Legnicy i następnie spotkałyśmy się w Gołdapi, w obozie dla internowanych. Tam spędziłyśmy 7 miesięcy. Ja się bardzo cieszę, że tutaj na skwerze jej imienia stanął jej pomnik. Naprawdę to duża sprawa. Ania miała w sobie wiele różnych cech, wiele różnych wspaniałych przymiotów, ale jeden był niezwykły. Ta bardzo prosta, otwarta, bezpośrednia kobieta umiała w jednym słowie zawrzeć odróżnienie prawdy od kłamstwa. Wszędzie, w każdej sytuacji, w każdym czasie była tą samą osobą. Niezłomną, walczącą o wartości, wielką patriotką, choć niby to słowo użyte, ale my je chętnie używamy. I stanowiła przykład, ale zagrzewała do walki no, bardzo wiele ludzi, całe tłumy. Myślę sobie, że gdziekolwiek jej szczątki spoczywają w tej chwili, ale na pewno patrzy na nas z góry, myślę sobie, że jest trochę zawstydzona, bo nigdy nie zabiegała o bycie na pierwszych stronach gazet, bardzo niechętnie udzielała wywiadów, chyba że czemuś konkretnemu to służyło. I myślę, że jest chyba troszeczkę zawstydzona, ale jednocześnie szczęśliwa, że została doceniona.